właśnie, jak ważna jest ekipa, a chciałam spytać, jak u Smarzowskiego właśnie jest zawsze tak zwani aktorzy Smarzowskiego, jak to jest wracać do tej samej ekipy? Jak do domu. Wojtek jest wyjątkowym reżyserem, nie mogę narzekać, bo miałam też wielkie szczęście do tych reżyserów, z którymi się spotykałam, to są ludzie, którzy słuchają, to jest też dla mnie ważne, to znaczy, że ja mogę być współtwórcą, a nie, że ktoś mi każe, a mnie to interesuje, współtworzenie. Wojtek Smarzowski jest wyjątkowym i człowiekiem, i reżyserem, niektórzy twierdzą, że mógłby być przywódcą sekty. Ponieważ wszyscy, cała ekipa i aktorzy zrobią dla niego wszystko. No i nie wiem, jak on to robi, jakoś tak uwodzi ludzi właśnie wokół tak, siebie. Tak się zastanawialiśmy, jak coś dzieje, że ci aktorzy wracają zawsze. No wracamy dlatego, że on proponuje, prawda, ten, i wszyscy się cieszą, że... I nawet to się tak mówi, prawda, bo on ma dosyć stały zestaw, który później poszerza, ale gdzieś tam się trzyma. I ktoś mówi, a grasz tam u Smarzola w tym? W Wołyniu? Ja mówię, nie gram, kurczę, też nie. Nagle jest poczucie odrzucenia. Nie, to wyjątkowy reżyser, który jest niezwykle łagodny, niezwykle akceptujący i dający właśnie to rozluźnienie aktorowi, że aktor proponuje i on idzie za aktorem, a nie, że jest wymagający i roszczeniowy. Czy jest wymagający, ale nie jest roszczeniowy jakiś, albo że tylko jego wizją słucha. Ale jednak jego filmy są trudne i jak on to osiąga, że mówi pani, że jest łagodny? Tak. A, nie przeklina. Taki efekt. Tak, wszyscy myślą, że to jest taki... To jest taki delikatny człowiek, powiedziałabym, bardzo refleksyjny, jest bardzo mądry. Myślę, że bardzo dużo rzeczy na świecie go boli i dlatego robi takie filmy. Bo krzyczy tak naprawdę o tym, co go boli. Chciałam spytać też o nowy serial, który miał premierę. Web Therapy. Web Therapy, tak. Dokładnie. Web Therapy jest bardzo takim dziwnym serialem, ponieważ to jest serial, który jest nagrywany, no nie dość tego, że on jest tylko w internecie, czasami się pojawia w telewizji, ale jest w internecie. To jest to serial, w którym gram terapeutkę i rozmawiam przez Skype'a ze swoimi pacjentami. No i ja naprawdę siedzę w jednym pokoju przy biurku, a mój partner siedzi w innym pokoju i rozmawiamy tak jak przez Skype'a. Czyli jest rodzaj takiego promptera nałożonego na kamerę, czyli ja patrzę w kamerę, ale widzę tam swojego partnera i o tyle jest to ciekawe i to mi się podobało, bo po pierwsze lubię w aktorstwie różnorodność i to mnie bardzo interesuje i jest cudownie, że ja mam taki luksus, że mogę sobie wybierać, co robię w tym zawodzie. Ja chcę decydować, co chcę robić, a to nie jest tak, że zagrałam kilka ważnych ról w filmie fabularnym i teraz nie wypada mi grać, bo dostałam takie pytanie, czy mi wypada? Wypada. Wypada mi to, co ja będę chciała robić. I chciałam to zrobić. Lekka forma, więc troszeczkę też oddechu od tych ciężkich takich, które, co tu gadać, no były ciężkie, no i ciężkie tematy. A po drugie, bardzo dziwnie nagrywany, ponieważ ostatni dubel robiony jest słuchawką w uchu. Jest bardzo dużo improwizacji przy tym. Jest tak zwana drabinka sceny, czasami teksty i czasami gramy po Bożemu. Możemy robić wszystko, ale ostatni dubel, mamy słuchawkę w uchu i reżyser Wojtek Kalarus mówi nam do ucha różne rzeczy, ale czasami mówi do mnie, a czasami do partnera i ja nie słyszę tego, co mówi do partnera. Jesteśmy umówieni, że cokolwiek on powie, ja to wypowiadam jako swoją kwestię. Czyli jak on mi powie, odsuń się w lewo, to nie jest to, że ja mam się odsunąć, tylko ja mam powiedzieć do partnera, odsuń się w lewo. I to jest tak śmieszne. Czy chociaż raz zagrało się to bez wybuchu śmiechu? Nie, czasami się zdarza, no ale chodziło takie właśnie w internecie, bo jak Ania Smołowik nie była w stanie, ja nie wiem ile myśmy pytali, że ona mówiła, no ale ja mówiłam, ale jak prowokowali? Nie, co to było, nie pamiętam, ale ja protestował, no że protestował, ale go to godzili, przepraszam, ja mówię, dobra, ale jak protestował, no ja protestował, no że protestował, no i tak po prostu myślałam, nie wiem, 17 razy, jak nie wiem, ale fajna zabawa i taka lekka forma właśnie, której ja potrzebowałam. I myśli pani, że jeszcze dalej ta lekka forma, czy już planek coś... Jest, ta różnorodność na razie mi się udaje, także ja od sierpnia tamtego roku zrobiłam 3 filmy fabularne, duży serial, Mary Stewart, później ten mały serial, bo mówię wcześniej o Krew z krwi i teraz o terapii, troszeczkę teraz odpocznę, a później zobaczymy, mam jakieś plany filmowe na ten przyszły rok, takie 2 filmy, które mnie zainteresowały, więc myślę, że zrobię to, ale generalnie też tak muszę sobie dać odpocząć trochę, bo uważam, że też jest taki bardzo ważny czas dla aktora, że on musi rozwijać się. Ja muszę mieć czas na to, żeby czytać, żeby coś oglądać, żeby się inspirować. Nie może tam być pusto. A czym jest pani taką najlepszą inspiracją?
Są też bardzo różne rzeczy, ale ja chyba z tych wszystkich rzeczy, tak, ja najwięcej czytam. Czasami oglądam jakieś filmy, ale chyba książki to jest dla mnie to. I rozmowy z fajnymi ludźmi. No nie mogę nie zapytać. Dobra. O Idę. Oj. I chciałam spytać, ponieważ minie już prawie rok od tego apogeum popularności wokół Idy i jak, co się wydarzyło w ciągu tego roku? No tak jak mówię, to wtedy jak się okazało, że Ida miała takie pasmo sukcesów, bo tak to trzeba nazwać, rzeczywiście i wszystkie te... i Akademia Europejska, która tak pięknie nagrodziła, i później Akademia Amerykańska, i no bardzo dużo nagród ten film otrzymał. Co się wydarzyło? Wydarzyło się tyle, że na przykład zagrałam w francuskim filmie, nie znając francuskiego. Ale pani reżyser się uparła po Idzie. Że jak teraz gram w filmie z Jimem Carrey, no to on wie, kim ja jestem, bo widział Idę. Reżyseruje to grecki reżyser, to on też wie, bo widzieli Idę. Cały świat widział Idę, więc dla mnie też jest bardzo miło. Ja nie planuję tam się wbijać w tamten rynek, bo nie mam na to energii już i za słaby angielski. Wy macie szansę, bo się uczycie od takiego dziecka angielskiego. Dla mnie to nie jest rynek, natomiast jest mi bardzo przyjemnie, że kiedy się spotykam na tym planie europejskim, albo teraz to jest amerykańsko-polski film, że nie jestem anonimowa. I że oni widzieli, co ja robię i wtedy wchodzę na plan, oni już po prostu znają, wiedzą, co zrobiłam. I to jest bardzo przyjemne dla mnie. Być może wynika to z mojej próżności jakkolwiek, ale to nie jest tak, że ja tam weźcie mnie, weźcie, tylko oni mówią, pani Agata, czy pani by się zgodziła zagrać? No i to oczywiście się bardzo się no tak, cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę. Natomiast no i ten, no to wspaniały był czas i wspaniałe, że poznałam Pawła Pawlikowskiego i mam nadzieję, że on coś pisze i że jak najszybciej, żeby wiadomo, musi dojrzeć, żeby zrobił następny film. To też bardzo ciekawy, interesujący twórcy. No i tak, i tak. No Oscara, fajnie. Właśnie. Oscary, ale... A jaki moment podczas gali Oscarów i za kulisami? Coś nie, wydarzenie no było bigne? No chyba to, że wyszłyśmy z Agatą, to rzeczywiście było wydarzenie, bo zobaczyłyśmy to na telebimach. Zmieniona została kolejność, bo to nie jest tam, opowiadają różne rzeczy, ta anegdota żyje własnym życiem trochę. Naprawdę było tak, że kategoria filmu zagranicznego miała być 13, była 4. Wchodzi się tam i wychodzi tylko w przerwach reklamowych, więc wyszłyśmy, a wrócić mogłyśmy dopiero podczas następnej. No nie wiedziałyśmy, że zmieniono kolejność, także zobaczyłyśmy to na telewizji nagle, że wstaje Paweł. Bo miała być akurat wtedy, wręczony był Oscar, miał być za animację. Ale to była wielka radość. Dla nas. W ogóle to, że byłyśmy we dwie, też myśmy siedziały bardzo wysoko na jakimś trzecim balkonie. Nie, to nieprawda, że mogłyśmy wyjść z Pawłem. To w ogóle no, są bzdury. Siedziałyśmy gdzieś naprawdę bardzo wysoko, prowadzący był taki z tego balkonu. No ale to był dla nas wielki moment. Wielki, bo tak jak robiłyśmy ten film, i jak było zimno, jak tak właściwie nie wiadomo, no, taki czarno-biały w takim dziwnym formacie, to tak wszystko tak. A to taki sukces, no to było wspaniałe. Wspaniały był powrót z Los Angeles. Oczywiście na drugi dzień szłam do pracy, co było też, no byłam zmęczona bardzo, ale to, że Polacy nas zaczepili już w samolocie z Curychu do Warszawy i tak się cieszyli, że celnicy bili nam brawo, jak przechodziłyśmy, bo poprosili, żebyśmy wyszły innym wyjściem, bo media czekały. I że widać było, że ci ludzie są dumni, no i to było wspaniałe. To jest pierwszy polski film, który dostał Oscara. I naprawdę powinniśmy być z tego dumni. Czyli nie zgadza się pani z tymi głosami, które mówią, że to nie ten film powinien być pierwszym Oscarem? Ja się nie zgadzam z tym, że ten film jest antypolski, albo o tym, że się mówi, że jest antysemicki, bo to są takie zarzuty. Ja się nie zgadzam z tym. Ja uważam, że to jest uniwersalny film o ludzkiej drodze, o początku drogi, wyborze drogi albo zakończeniu i rozliczeniu się ze swoim życiem. To jest film o człowieku. Nie wiem, ja tak uważam, ale nikomu nie staram się mówić, że nie można narzucać swojej interpretacji, więc jak ktoś chce brnąć w tych dyskusjach, się kłócić, a nie obejrzeć tego jako dzieła filmowego, przepięknie zrobionego filmu, no co ja zrobię? No, każdy ma swoją wrażliwość, niech każdy się nią kieruje.
Myślę, że wszystko już. Fajnie. Jak już nas poganiają. Tak, poganiają nas. Dziękuję A tak się mi rozmawia. Życzę Wam powodzenia wszystkim. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.